Siemaneczko, jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Ostatnio informowałem was, że pojawią się dwie nowe kupry w Forza Horizon 5 i już się pojawiły, tylko właśnie nie wiedziałem, w jaki sposób będziemy musieli je zdobyć, ale okazuje się, że zdobywanie ich jest chyba najprostsze z możliwych. Wszystko, co musicie zrobić, to musicie wejść sobie do Message Center, wejść sobie w Gifts i... O! Aha, bo ja ostatnio wysłałem coś, okej. Okay. Więc tutaj mamy Cupra Formentor VZ5 i Travascan Concept. Jeden z nich jest elektryczny, ale do tego sobie dojdziemy. Na razie przetestujemy sobie Formentor, odbieramy sobie. I to jest taki SUV, który udaje SUVa premium. Fura kosztuje, zaczyna się cena tej fury od 350 tysięcy. Jest limitowana seria tego samochodu, chyba 7 tysięcy sztuk. I tak niektórzy, ale Cupra, co to jest właściwie Cupra? To jest Audi pod inną nazwą. I wygląda sobie tak, w końcu mogę obejrzeć ten samochód w Forzie. Dla mnie to auto wygląda ładnie, tak? Jest to fajny samochód, spoko wygląda z wyglądu i w ogóle. Ale na pewno nie klasyfikowałbym go do klasy premium SUV-ów. Chociaż wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy 350 tysięcy złotych to nie jest aż tak bardzo dużo jak na nowy samochód, tak? Wszystko ostatnio poszło do góry i taka Cupra kosztuje sobie właśnie tyle. Ona ma 5-cylindrowy silnik w standardzie. I tu w Forzie brzmi nawet lepiej jak w rzeczywistości. I tak, te tylne światła są dziwne. Przód tego samochodu jest w porządku. W ogóle ta marka Cupra wydaje się być taka bardziej skierowana ku młodzieży, młodym kierowcom. Ma takie groźniejsze kształty, jest taka bardziej odważna. To wiecie, te wszystkie te kształty tego samochodu, karoseria jest taka bardziej młodzieżowa, no nie? No, takie Call of Duty wśród SUV-ów, bym powiedział. A i taki samochód, trzeba przyznać, że bardzo nijaki jak na Fordze. Znaczy, mi się podoba to, że wprowadzają takie samochody nijakie, bo chciałbym też czasami mieć takie auta, wiesz, nie jakieś sportowe, nie jakieś tam usportowione, tylko totalnie takie auta trafiki, jak, nie wiem, Passat 1.9 czy 2.0. Żeby sobie móc nim normalnie pojeździć, tak może bardziej realistycznie. Nie wiem, no. O, czekaj, bo tu jakieś pierdy są. Ładnie, ale tu nie mamy systemu anti-lag. No, po tej aktualizacji, gdzie doszedł system anti-lag, to... Takie pierdy już na nikim nie robią wrażenia. Na mnie robią, bo ja lubię standardowe silniki w Fordzie i prawie wszystkie samochody, które robię, mało które robię gdzieś tam z jakimiś słapami, chyba że do jakiegoś driftu czy coś, ale do wyścigów, nawet mimo to, że wiem, że będę dużo gorszy na tym standardowym silniku, to jakoś tak lubię, jak ten samochód ma swoją własną taką duszę. Ta fura jest dosyć żywotna w rzeczywistości. Tutaj w Fordzie wygląda na to, że standard gdzie też nie jest najgorsza. Robi bąka bez żadnego problemu, bez zająknięcia. Nawet prawie, że na dwójce. No nie jest źle. Jakby komuś było mało, to mamy jeszcze relingi dachowe na dachu i możemy sobie załadować rowery do zjazdu z jakichś górek downhillowe. I pojechać sobie w góry i też poszaleć. I potem sobie załadować na dach te rowery i wrócić do domu. Także no, samochód w 100% młodzieżowy. Oczywiście się śmieję, ja trochę... Nie czuję jakiejś tej mody na SUVy, wiecie? Wszędzie kuźwa te SUVy, no. Wszem i wobec. Za dużo tego jest.
No już dobrze, zobaczmy, co możemy zrobić z tym samochodem. Wejdźmy od razu w pakiety. O, kurczę, trzeba przyznać, że szok. O, szaleństwo. Ludzie kochani. No to tego samochodu na pewno nie zrobimy sobie na jakieś wyścigi, bo nie będziemy mieli docisku wystarczającego chyba nawet w klasie A, tak mi się wydaje. Na zakrętach kiepsko, no SUV, no co tu dużo gadać. Zobaczmy słapy. Uuu, co tu się stało? 1,6? A czemu nie jakaś V8? Myślę, żeby tu weszła. Zobaczcie, ta maska jest dosyć długa. Halo? V8? Nie ma, no nie ma. Dobra, co? Nie możemy tutaj zwiększyć tych kół, jak w tych nowych offroadówkach. Możemy sobie założyć dystansy. Jak on chyba robi podrift? Cześć, on coś na niskich obrotach dziwnie chodzi. To się na postoju, wiecie o co chodzi. Nie no, fajnie brzmi, podoba mi się. Wiecie co, tak na dobrą sprawę, ja wolę dźwięk nawet rzędowej piątki niż V6. Może poza GTR-em, ale większość V6, które gdzieś tam są montowane w tych takich samochodach zwyczajnych, jakichś tam Peugeotach, czy o, nawet w moim tym byłym Crossfire'ze, mi się ten dźwięk niespecjalnie podobał. One tam miały, słychać było ten silnik, słychać było ten wydech, wszystko super, ale sam dźwięk sam w sobie był taki dla mnie, no, niefajny, wiesz? Ja nie wiem, na co zrobić ten samochód, bo ja jakoś tak to mówię, panem SUV-ów to ja nie jestem. Na offroady nie. Zobaczmy, czy możemy dać jakiś prześwit większy zrobić w tym samochodzie. Mamy driftowe zawieszenie. Ty, na drift to już... Zobacz, teraz wygląda prawie jak taki kombiak, no nie? Z tym, że w tych nowych samochodach... Właśnie, w kombiakach to zawsze miałeś tą taką dłuższą dupę odstającą do tyłu, no nie? A tutaj w tych wszystkich nowych samochodach, crossoverach i tej zarazie SUV-owej, te dupy są tak ścięte, zaraz na samym kole. I za tylnymi siedzeniami tego miejsca na jakieś dodatkowe rzeczy jest bardzo mało i to mnie tak kurza. Czemu nie, co nie pasowało w tych długich dupach? Mi się nawet jakoś tak lepiej parkowało z tymi długimi butami, jakoś hatchbackiem nigdy nie potrafię dobrze wycofać. Nie wiem, wy też tak macie? Jak miałem SUV-a, to sobie miałem tam celownik na tylnej szybie i sobie celowałem i cyk, i zawsze idealnie parkowałem. Mam hatchbacka teraz, nie potrafię kompletnie parkować tyłem, zawsze wjeżdżam przodem, no jak baba. No nieważne, dobra, weźmy sobie zawieszenie rajdowe. Nawet nie mamy zawieszenia offroadowego. Ja myślę, że chyba pomyśleli, że ten samochód będzie na jakieś tam rajdy czy coś takiego, okej. No dobra, no. Może to jest jedyna rzecz, do której się nadaje ten samochód tutaj w tej grze, dlatego że na szosę to nie mamy tutaj wystarczającego docisku, żeby to miało jakikolwiek sens. Więc dobra, chodźmy za pomysłem Fordzy i zróbmy go na rajdy. No, dźwięk jest fajny! Ale robimy rajdówkę, pójdziemy sobie na mapę rajdową i porajdujemy nim. Standardowy silnik zostawię, kurde. Ej, za duże są te felgi. Ale wiecie co, zaraz obniżymy furę i będzie to miało jakiś tam spaść. Standardowe kolory do tego auta. To jest taki, który jak odbieramy samochód, to mamy. Ej, mało, co? Ten niebieski wygląda fajnie. W jednym komentarzu proszę jedną osobę, aby mi wytłumaczyła, po co są sportowe SUV-y. Co to w ogóle... Rozwinięcie skrótu SUV to jest Sport Utility Wilco. A wiecie, że niektóre SUV-y w ogóle nie są sportowe? Kompletne nazewnictwo z dupy, nie czaję tego. Wiesz, ciężko się to prowadzi. Ach. No ale zrobiłem sobie rajdówkę, wiecie, w rajd... O kurde, czekaj, bo tutaj było jakieś fajne odbicie od wody. Tutaj się odbija światło z tego auta ładnie też na wodzie. Fajnie to wygląda. Nierealistycznie może, a nie, w sumie całkiem nieźle, nie? Ty, a czy pod wodą można pierdzieć? Czekaj. Ty! O, czad! Patrzcie, jak zrobili fajnie w Fordzie. Wjeżdżasz w głębszą wodę i nie pierdzi. A
dopiero jak się wyjedzie, to pierdzi. Wow! Mają rozmach, skurczysyny, że tak powiem. Fajnie! Wiecie, to jest lekkie auto, ja jeszcze odciążyłem je dodatkowo. Dałem tutaj klatkę bezpieczeństwa. Mamy gotową rajdówkę. A zobaczcie, jakie mamy tutaj tablety i bajery. No i zobaczcie, obniżyłem sobie. Jest negatyw. Zrobił się nawet spasik, ale moim zdaniem felga jest jeszcze za duża. Powinna być tak o 2 cale, może cal mniejsza, żeby to wyglądało bardziej rajdowo. Mimo wszystko, ten kolor, to malowanie, to oświetlenie tutaj, padający deszcz, trzeba przyznać, że wygląda to magicznie. Podoba mi się. Jedziemy. Kto przy zdrowych zmysłach robi SUV-a? Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek zrobił SUV-a na jakieś rajdy. A nie, czekaj. Jest nawet Polak. Jak on się nazywał? Niepowagowani. Jest taki Polak, który zrobił minivana Volkswagena. I on mówił na niego szczuran? Jakoś tak. Ach, kurde. Kojarzycie, on kiedyś z Michem nagrywał. Miłośniczy czterech kółek, a on się nazywał... Przypomnijcie mi w komentarzach, bo teraz mi wyleciało z głowy nazwa jego kanału. I on właśnie brał udział w rajdach i zrobił minivana. No to myślę, że to jest trochę mimo wszystko poziom wyżej niż taki SUV. Dlatego, że SUV, zwłaszcza ten, który jest lekki, według tego co mówi Forza, wydaje się być lepszym kandydatem chyba od takiego szczurana. No nie wiem, no jest krótszy na pewno. Można fajniej chyba w te zakręty wchodzić. Ale szczuran na pewno przód. Kurde. Jezu, tutaj... Ach. W ogóle sama nazwa, Formentor, czyli dla mentora? Czyli co, że jak idziesz do roboty, do jakiegoś sklepu, idziesz na szkolenie BHP, to przyjeżdża mentor od BHP i właśnie przyjeżdża Formentorem, Kuprą. Nie wiem skąd ta nazwa, że Formentor. No, fajnie, że jest, bo może właśnie możemy nim się pobawić tak bardziej w stylu o, jeździmy realistycznie samochodem ruchu ulicznego. Kupra Formentor. Od ludzka dla was, trzymajcie się ciepło, do następnego. Wersja rajdowa Formentora. Kurczę, takie jeszcze nie było. Oj, trzymaj się tu.